Witajcie! Jesteśmy na Pełnatyczach. To jest moje bardzo ulubione chłowisko płciowe. Jest trudno technicznie i pokażemy Wam dzisiaj nasze spławiki. Pełnatycze są bardzo płytkim zbiornikiem, dlatego staramy się tutaj łowić płocie na raz, bez żadnego późniejszego donęcania. Przygotowujemy kilka konsystencji gliny i zalęty, ale o tym opowiemy Wam w innym odcinku. Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam spławiki z serii Black Arc i Arc Metal. Są to bliźniacze spławiki przeznaczone do połowu na wodzie stojącej lub wolno płynącej. Różnią się tym, że Black Arc ma antenę szklaną, a Black Arc Metal ma antenę metalową na górze. Arc metale występują od 0,2 do 3 gramów, Black Arki występują od 0,3 do 2 gramów. Co tam masz? Tarasia. Niezmiernie ważną rzeczą jest wyważenie spławika. Zobaczcie, musi być bardzo precyzyjnie wyważony. I co? Najważniejsze jest dobranie zestawu właściwie, prawda? Dokładnie. Te ryby są cały czas, tylko trzeba po prostu tutaj żonglować zestawami, umiejętnie dobierać wyporność spławika do warunków panujących na łowisku. I to jest cała sztuka, żeby połowić dobrze na zawodach, później tak trudnych łowiskach. Jak widzicie, arki są to nasze ulubione spławiki, mamy je w wielu wersjach. To jest tylko zapas, który wzięliśmy, tak można powiedzieć, minimalny nad wodę. Resztę mamy pozakładane już na topach. I pod spodem jeszcze w razie czego mamy parę innych modeli spławików, między innymi Timy i między innymi Red Metale.
To jest efekt 3-godzinnego łowienia franka w dzisiejszym dniu. Zobaczcie, mnóstwo leszczyków, do tego płocie, wszelakiej wielkości. Jeden gość właśnie nam się trafił. Franek łowił bardzo delikatnie, 20-305 merką, do tego przypon 007 nasza M1. No i z powikami, blagarkami i metalarkami. Cały czas musieliśmy zmieniać, gdyż warunki pogodowe sprawiały to, żeby raz był wiatr, raz była flauta. I musieliśmy przechodzić od 0,3 ze szklaną mantenką, nawet podczas wiatru, na delikatnym łowieniu, do 1,25 metala, żeby spokojnie można było ten zestaw ustabilizować. Dzisiaj kluczem do dzisiejszego łowienia było odpowiednie podanie zanęty i bardzo stabilny zestaw, który pozwalał zobaczyć brania tych wszystkich ryb. To co, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie.